Witam ponownie, Piotr Nisztor. Oglądają Państwo Republikę. Zaczynamy od tego, co dzieje się po niedzielnym materiale Ściśle Jawne, w którym ujawniliśmy, że dolnośląski wojewódzki inspektor transportu drogowego Daniel Woźniak, oprócz tego, że szkolił, również egzaminował tych, którzy ubiegali się o uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, czyli tak zwanych ADR, to są dokładnie te towary, które między innymi są łatwopalne, wybuchowe albo właśnie no, stwarzają niebezpieczeństwo, stąd takie szkolenia trzeba przeprowadzić. No i z nagrania, jakie ujawniliśmy, wynika, że Daniel Woźniak tych, których szkolił, jednocześnie instruował podczas szkolenia, jak będzie im podpowiadał podczas egzaminu. Po już naszej zajawce tego programu pierwsze decyzje odsunięto od obowiązków inspektora Daniela Woźniaka, no ale żadne decyzje personalne jeszcze w tej sprawie nie zapadły. Ministerstwo Infrastruktury nie komentowało sprawy, tak samo jak wojewoda dolnośląski pan Maciej Awiżen, podległy pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierowany przez Tomasza Siemoniaka, ale dziś właśnie Michał Gwardyński w Ministerstwie Infrastruktury próbował zdobyć komentarz do tej sprawy. Dwóch wiceministrów nie znało tematu. Trzeci, Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury, który zajmuje się właśnie nadzorem nad Inspekcją Transportu Drogowego, wreszcie ujawnił, że inspektor Woźniak został zawieszony w obowiązkach. Proszę bardzo, to stanowisko wiceministra Bukowca. Z informacji, które otrzymałem od głównego inspektora, wynika, że on wystąpił do wojewody dolnośląskiego jako do organu, osoby, procedurze odpowiedzialnej za tego typu decyzje i wojewódzki inspektor został zawieszony w czynnościach. Myślę, że w ciągu najbliższego czasu ta sytuacja będzie wyjaśniona. To jest skandaliczna sytuacja. Pan Daniel Woźniak powinien w trybie pilnym być odwołany przez wojewodę dolnośląskiego. Nie został odwołany. Z tego, co wiem, został wysłany po prostu na urlop wypoczynkowy. Nie reaguje główny inspektor transportu drogowego. Pojawiło się lakoniczne oświadczenie o odsunięciu od obowiązków. Tak jak powiedziałem, to odsunięcie od obowiązków to jest urlop wypoczynkowy. Nie reaguje minister infrastruktury Dariusz Klimczak, więc ja apeluję do prezesa Rady Ministrów, do premiera Donalda Tuska, żeby zajął się tą sprawą, żeby zainterweniował. Pan premier w ostatnim okresie też wypowiadał się, że na sercu leży mu bezpieczeństwo. To jeżeli leży mu bezpieczeństwo, to powinien pilnie zareagować w tej bardzo niebezpiecznej sytuacji. No właśnie, co wiemy? Wiemy to, że po materiale Ściśle Jawne inspektor Daniel Woźniak, dolnośląski wojewódzki inspektor transportu drogowego, został zawieszony w obowiązkach przez wojewodę dolnośląskiego Macieja Awiżenia. Nie wiemy jeszcze, jak wygląda ta procedura związana z wyjaśnieniem okoliczności, które ujawniliśmy w programie Ściśle Jawne, bo do nas nikt nie zwrócił się o to nagranie. Chociaż, szanowni państwo, ci, którzy oglądali, widzieli, jak to Daniel Woźniak instruował swoich kursantów, że jak butelkę będzie trzymał w ten sposób, to będzie odpowiedź B, jeśli będzie inaczej, to będzie inna odpowiedź. Również pokazywał na palcach, które odpowiedzi i w jaki sposób będą właśnie pokazywane. I od tego zaczynaję rozmowę z moim państwa gościem, dr Krzysztof Karnkowski, socjolog, Gazeta Polska Codziennie. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak to jest z tym podpowiadaniem? Czy u nas w Polsce właśnie po takim materiale powinny posypać się głowy, czy też nie? Ja myślałem, bo przez lata ogólnie te wszystkie sytuacje związane z nauką jazda to jest sytuacja bardziej jeszcze wrażliwa, bo chodzi o przewożenie niebezpiecznych produktów. No, to zawsze była jakaś patologia, ale wydawało się, że sytuacja jest trochę już zaleczona przez lata. A tu się okazuje, że w takim najgorszym stylu słyszymy o jakichś takich nadużyciach przy egzaminie. No, trzymanie butelki to jest sytuacja trochę komediowa, dopóki nie pomyślimy, że to chodzi o bezpieczeństwo ludzi, więc na pewno
to powinno się skończyć co najmniej jedną dymisją, a myślę, że paroma dymisjami, dlatego że taki człowiek, jeżeli się tak zachowuje, no to z czegoś takie poczucie bezkarności się bierze. Ale jakoś opornie w tej uśmiechniętej Polsce Donalda Tuska idzie rozliczanie nieprawidłowości tych uśmiechniętych urzędników, bo Daniel Woźniak został mianowany na fotel do śląskiego inspektora transportu drogowego już za rządów Donalda Tuska przez właśnie wojewodę, który to stanowisko objął z nadania z kolei jeszcze wtedy Marcina Kierwińskiego, który kierował Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zero konferencji, zero stanowiska. Dopiero gdy próbujemy wydusić jako Republika jakiś komentarz, to okazuje się, że jest zawieszenie. Czyli prawdopodobnie jest związany z Koalicją Obywatelską, bo gdyby był z jakiejś słabszej partii koalicyjnej, no wtedy myślę, że widowiskowo zostałby natychmiast rozliczony, można by to pokazać, byłoby to nagłośnione też w innych mediach niż Republika. No a tak rzeczywiście, no myślę, że i tak jest cudem, że udało się zdobyć wypowiedź wiceministra w ogóle, może dlatego, że Stanisław Bukowiec się wywodzi ze Zjednoczonej Prawicy i z przyzwyczajenia się dla Republiki jeszcze wypowiedział. No ale nie, no po prostu no, widać, że do rozliczeń ta ekipa nie jest, się nie spieszy. Warto pamiętać, pan redaktor pamięta na pewno sprawę z Zielonej Góry z poprzedniej kadencji, kiedy też nie rozliczano osób odpowiedzialnych, też jakieś nadużycia właśnie w ruchu drogowym. No tutaj sytuacja trochę podobna. Swoich ta koalicja chroni, zwłaszcza Koalicja Obywatelska. No właśnie, ale mamy do czynienia z takimi historiami, no to nie są odosobnione przypadki, bo to jest historia z Dolnego Śląska, Daniela Woźniaka. Czekamy zresztą na to, jak ta sytuacja się rozwinie, jak to postępowanie prowadzone przez główną dyrekcję głównego inspektora transportu drogowego się zakończy, ale takie historie o nadużyciach, patologiach, nieprawidłowościach, takich historii jest dużo więcej. Adrian Borecki, nasz reporter, dzisiaj o godzinie 19 w Dzisiaju będzie ujawniał nowe fakty w sprawie małżeństwa Arkadiusza Myrchy i Kingi Gajewskiej. To jest właśnie ten dom, który jest w budowie. No, jak państwo widzą, widać koparki. No, robotnicy po prostu uwijają się naprawdę bardzo potężnie. No i pytanie, no jak to jest? Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, człowiek, który no, ma być tym młodym, dynamicznym politykiem Platformy z perspektywą być może jakichś szerszych i wyższych stanowisk niż to, które zajmuje. No i Kinga Gajewska. Oni byli obydwaj, to małżeństwo było pokazywane podczas spotkań Donalda Tuska, tych przedwyborczych, no, jako taka no, wzór niemal rodziny. No i pytanie do pana, panie doktorze, no jak to jest? W budowie ten dom jest, czy też nie? Można pobierać podwójnie takie dodatki z Sejmu na mieszkanie, czy też nie? Jak to jest? Do mnie wygląda on jakoś specjalnie rozgrzebany. No z tego, co słyszałem, sąsiedzi mówią, że tam dym z komina czasami wali, a na weekendy państwo przyjeżdżają z dziećmi. Ja bym chciał powiedzieć, że to jest moim zdaniem, ja wiem, że dla widzów Republiki to może być zaskakujące, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to jest największy jak do tej pory problem wizerunkowy tej koalicji i tego rządu. Dlatego, że oczywiście, że nas będą oburzać takie sprawy jak, nie wiem, zatrzymanie i prześladowanie księdza Olszewskiego, czy tych urzędniczek, czy nie wiem, nawet rewizję Zbigniewa Ziobry, czy coś, ale myślę, że dla takiego przeciętnego odbiorcy polityki, który nie ma jakichś swoich własnych sympatii politycznych, to takie rzeczy na nim nie robią wrażenia, bo dla niego to jest no coś, co jest trochę normalne. Natomiast tutaj mamy do czynienia z ośmiorniczkami tej kadencji, dlatego że kwoty, które ci państwo sobie załatwiają, ponoć oficjalnie, tylko że nie do końca etycznie, to są kwoty, które działają na wyobraźnię, bo jak gdzieś nikną miliardy to jest abstrakcja. A to, że ktoś sobie właśnie załatwił przedszkole w sytuacji, kiedy to przedszkole jest towarem deficytowym, to, że ktoś pobiera jakieś marne pieniądze tak naprawdę, że on się skusił na te kilka tysięcy tu, kilka tysięcy tam i razem sobie kilkadziesiąt tysięcy zbiera, myślę, że to dużo bardziej działa na wyobraźnię takiego odbiorcy, który nawet może i uwierzył w to, że będzie inaczej. Potem się parę miesięcy nie interesował niczym. A to jest taka sytuacja, która się wylewa poza tą bańkę konserwatywną. Dlatego, że widać, że o tym piszą też portale takie, powiedzmy, uważane za neutralne. Piszą o tym bulwarówki. Nóż w plecy uśmiechniętej koalicji Donalda Tuska, a konkretnie Arkadiuszowi Myrsze.
wiceministrowi sprawiedliwości jego żonie wbiła Gazeta Wyborcza. Więc właśnie, która również to opisała. To się rozlewa bardzo. Nawet widać, że to też w tym środowisku takich wiernych kibiców, sympatyków Platformy na dawnym Twitterze też to nie wszyscy są w stanie to usprawiedliwić. Oczywiście niektórzy uważają właśnie za atak, za takie złote dzieci Platformy, coś obrzydliwego, że się o tym mówi, a nie, że to się robi, ale pewna część osób jednak uważa, że coś jest nie tak. No ale nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś były takie złote dzieci Platformy, złoci chłopcy, którzy byli za pierwszych rządów Platformy i PSL-u tymi najbardziej zaufanymi asystentami, doradcami, członkami gabinetów politycznych, tych znanych, często już, którzy trochę w polityce przestali działać, a wówczas byli ministrami czołowych resortów, więc jak widać, za każdym razem Platforma swoich złotych chłopców, a tu jeszcze złotą dziewczynę ma. A tymczasem bardzo dziękuję. Dr Krzysztof Kantkowski, socjolog, Gazeta Polska Codziennie, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. A ja mogę zachęcić dzisiaj właśnie godzina 19:00 w Dzisiaju Adrian Borecki ujawni kolejne fakty, które mają wskazywać jednoznacznie na to, że wiceminister sprawiedliwości, jego żona, posłanka Platformy Obywatelskiej złamali prawo. Także zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Zachęcam o 19:00 zasiąść przed ekranem telewizora, tabletu, telefonu i włączyć Republikę. A tymczasem, szanowni państwo, Janusz Życzkowski jest na bieżąco, trzyma rękę na pulsie tego, co dzieje się w tych miejscowościach, które padły ofiarą powodzi, tam, gdzie ta woda zalała niemal wszystko. No właśnie, jak wygląda sytuacja między innymi w Lewinie Brzeskim? O tym redaktor Janusz Życzkowski. Naszym gościem jest ksiądz Krzysztof Dudojcz, ksiądz proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księże, spotykamy się w miejscu, które no, przytłacza, bo tutaj gromadzone jest wszystko to, co zniszczyła woda w Lewinie Brzeskim, ale także w okolicznych miejscowościach. Dobytek ludzki. Dziś to są zwyczajnie śmieci. To są też księdza parafianie, wszystkie osoby dotknięte przez powódź. Co mówią dziś? Jak można im pomóc? Zanim powiem, co mówią, jakie mają też oczekiwania, jak im pomóc, to tylko ten skład, który my w tej chwili widzimy, to jest jeden ze składów, który jest na terenie naszego miasta. I ten skład jeszcze dwa dni temu był pełny. To pokazuje, jaka jest skala tego zniszczenia. Kiedy woda w 97 roku przelewała się za kościołem od godziny 16, ostatnie domy były zalane o 23, tym razem jedna godzina wystarczyła, żeby zalać całe miasto. Dlatego ludzie no, nie mieli szans, żeby nawet się poratować wynoszeniem, dlatego widzimy te składy. Z rozmowy z panem burmistrzem, bo pytałem o to, szacowane jest, że wywóz tego składowanie będzie kosztował gminę około nawet 6 milionów złotych. W tej chwili już jest pewne, że 4,5 miliona, a nawet może kosztować to 6 milionów złotych. I teraz przełóżmy to w tym sprzęcie, który tutaj widzimy, ile to jest pieniędzy, które po prostu trzeba było wyrzucić tutaj na to składowisko. I to wszystko teraz trzeba odbudować. Meble, ubrania, wyposażenie domu, książki, także pamiątki rodzinne. No, ludzie tracili wszystko. Tak. Przez to, że ta woda tak szybko napływała i ona napływała z dwóch stron, od przerwanych wałów z Ptakowic, a także z przelanych wałów w samym Lewinie Brzeskim, to tak świadectwa ludzi, kiedy tam woziliśmy z Caritas różne potrzebne środki do tego, żeby wysprzątać, osuszać domy. To właśnie ludzie, mówię, a co macie część rzeczy wyniesioną gdzieś tam na górę? Mówi nie, to wojsko albo strażacy czy wolontariusze, którzy pomagali, oni to wszystko wynieśli. Tak, ponieważ mówi w 97 roku woda napływała spokojniej, pewne rzeczy żeśmy poukładali na regałach wyżej i one ocalały, a tym razem powywracało regały, całe mienie zostało zniszczone. Księże, widzieliśmy się dwa dni temu podczas konferencji prasowej we Wrocławiu, gdzie ksiądz arcybiskup informował o tym, jaka jest skala pomocy
na Dolnym Śląsku. Caritas diecezjalna prowadzi zbiórkę, te środki i sprzęt trafiają tutaj właśnie do Lewina Brzeskiego. Tak, od drugiego dnia, kiedy Lewin został zalany, Caritas już był obecny, bo od strony Niemodlina był wjazd do rynku, który nie był zalany. I tam Caritas dostarczał ciepłe posiłki, przywiózł pierwsze dary w postaci chemii, żywności. Wydawaliśmy to ludziom. I zaraz po tym ruszyła już akcja taka konkretniejsza, pomocowa. To, w czym się zwracałem też i do innych mediów z prośbą, że no najpilniejsze teraz będą myjki ciśnieniowe, bo tym jeszcze można troszkę z tego mienia uratować. Niektóre rzeczy odkazić. I to żeśmy właśnie z Caritas otrzymywali. No i to, co najpilniejsze w tej chwili jest, to osuszacze. Tak, wtedy mieliśmy okazję, jechaliśmy po 30 osuszaczy, żeby je przywieźć z Wrocławia, a w nocy doszedł jeszcze transport, kolejnych 20-50. W sumie z Caritas otrzymaliśmy 90 tych osuszaczy. To jest ogromna kwota pieniędzy. Tak jak mówił ksiądz dyrektor, pierwsze osuszacze były kupowane po 2200 zł, kolejne już po 3000 zł. Czyli widzimy też tak, że rynek reaguje, ale skoro mówimy o pieniądzach, to osuszacz to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest energia, którą on potrzebuje, żeby no, pracować. No niestety. Niektórzy mówią, a proszę księdza, a jeszcze drugi, czy by się dało? Ja mówię, ale czy wy to finansowo dźwigniecie? Bo osuszacze faktycznie dużo prądu pobierają, a wiemy, że w tej chwili ceny energii są bardzo wysokie. I no, są te obawy. Tak jak samo sobie ludzie poradzą od strony finansowej? Bo były wypłacone jakieś zapomogi 2000, 8000, no ale to ciągle niewystarczająco. No tym bardziej, że już wiemy, że także firmy ubezpieczeniowe próbują na tą skalę tej klęski żywiołowej no też robić te wyceny no bardzo niskie. Ja sam wiem, po plebanii, która też straciliśmy całą kotłownię, kocioł, który trzeba teraz kupić za 17 tysięcy, firma ubezpieczeniową i proszę przedstawić, za ile on był kupiony. Parę lat temu on był kupiony za 9, bo on tyle kosztował. Odliczone lata amortyzacji. I jeszcze, żeby dostać pieniądze, to ekspertyza z serwisu, czy ten sprzęt nadaje się do naprawy, ewentualnie ile będzie kosztował. Taka ekspertyza kosztuje paręset złotych i okazuje się, że to, co ja bym dostał, bo tam jest ubezpieczony tylko na 5% wartości, to przekroczy. I bardzo dużo ludzi z tym się właśnie spotyka. Dlatego no, ten okres, który dla nas przychodzi, będzie naprawdę okresem bardzo ciężkim, bo osuszanie, energia, to jest, będą wysokie rachunki do zapłacenia. No już nie mówiąc o remontach, bo w tej chwili niektórzy już tak naprzód próbują sobie gdzieś tam zabukować jakąś firmę, ale jak dochodzi do wycen, to ludzie się za głowę łapią. Bo cena i środki, które trzeba przeznaczyć na remont, także w kontekście ceny materiałów budowlanych, robocizny, no to często będą nieosiągalne pieniądze dla osób, które no, tutaj żyją i mieszkają i też dysponują jakimś budżetem. Tak, tym bardziej, że nie wszyscy byli też ubezpieczeni i zbierając właśnie ta pomoc państwa plus to, co gdzieś otrzymają od jakichś sponsorów, życzliwych ludzi, których jest naprawdę bardzo dużo i tu chciałbym złożyć bardzo serdeczne podziękowania i za wolontariat ludzi, i za to, że przyjeżdżają, przywożą także pomoc bezpośrednio do wielu rodzin. Po moim apelu, który też był w mediach społecznościowych zamieszczony, bardzo dużo księży z całej Polski także chciało przywieźć dary do parafii. My byliśmy całkowicie zalani, nie mamy też magazynu. Trzeba było podpróżniać garaże. Tam te cenniejsze rzeczy, które mamy z Caritas, je przekazujemy. Wszystko przekierowywaliśmy do Centrum Pomocy, które jest prowadzone. Tam są pracownicy Urzędu Ośrodka Pomocy Społecznej, także wolontariusze i taki sztab pomocowy również się zawiązał. Księże Krzysztofie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I jeszcze raz chciałbym skorzystać z siły mediów, prawdziwych mediów i podziękować naprawdę wszystkim ludziom dobrej woli, bo
bez ich pomocy naprawdę będzie bardzo, bardzo ciężko tym ludziom przetrwać. Skala zniszczeń widzimy, jaka jest ogromna. Potrzeby są ogromne. Zima już jest tuż, tuż. Tym bardziej, że nawet i w tej chwili większość miasta nie ma ogrzewania. W domu parafialnym u mnie, no ksiądz wikariusz dostał farelkę, żeby nie zamarzł. 14 stopni tylko. Ale dzisiaj ruszyły prace już przy kotłowni, a tutaj rozeznawałem temat. W tej chwili główna ulica Narutowicza, ulica Moniuszki, bloki, gdzie bardzo dużo rodzin mieszka. Także kotły są zalane i w tej chwili ci ludzie także i bez ciepłej wody, i także w zimnych mieszkaniach spędzają czas. Przyłączamy się zatem do apelu o pomoc. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Republika dziś z Lewina Brzeskiego. Oddajemy głos do studia. To był Janusz Życzkowski, który na bieżąco śledzi to, co dzieje się po tej strasznej powodzi, jaka nawiedziła Dolny Śląsk, a my z Lewina Brzeskiego przenosimy się teraz do Białegostoku, bo tam Agnieszka Siewej-Reniuk śledzi sytuację przemysłu drzewnego, bo taka właśnie konferencja w Białymstoku się odbyła. Gotowaliśmy projekt stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczące ochrony branży drzewnej i wycofania moratorium na pozyskanie drewna. Moratorium po raz pierwszy zostało wprowadzone 8 stycznia, kolejne razy przedłużane. Teraz 30 września minister klimatu i środowiska bezterminowo przedłużyła to moratorium. Jest to zuchwała decyzja, która uderza w branżę drzewną, a województwo podlaskie opiera się na tej branży drzewnej. W swoim stanowisku chcemy wyrazić solidarność z całym przemysłem drzewnym, ze wszystkimi firmami i pracownikami zatrudnionymi w branży drzewnej. Szanowni Państwo, w swoim stanowisku przytaczamy argumenty, które przyświecają do tego, żeby to moratorium wycofać. Pierwszym i podstawowym jest fakt konsultacji społecznych, które odbyły się dwukrotnie. Są to potocznie zwane konsultacje czerwcowe i konsultacje sierpniowe. Łącznie w tych konsultacjach udział wzięło ponad 13 tysięcy osób, z czego prawie 8,5 tysiąca osób negatywnie wypowiedziało się na temat moratorium, nie chcąc, mówiąc wprost, nie chcąc tego moratorium. Kolejne argumenty to doświadczenie leśników. Szanowni Państwo, Lasy Państwowe w swojej instytucji poprzez 100 lat mają ogromne doświadczenie, a same leśnictwo kilkaset lat, dlatego powinniśmy zaufać leśnikom. Oni wiedzą, co robią, wiedzą, jak zadbać o nasze lasy. Te wszystkie lasy, które nas otaczają zarówno w naszym regionie, w przepięknym województwie podlaskim, ale w całym kraju, jest to wynik pracy leśników. Dzięki temu te lasy są otwarte dla mieszkańców, są pielęgnowane, wyglądają tak pięknie, każdy może z nich korzystać, a przy okazji prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna. Drodzy Państwo, kolejnym argumentem są konsekwencje ekonomiczne i zarówno te dla kraju, jak i dla naszego regionu. Warto zwrócić uwagę, że w całej branży drzewnej w województwie podlaskim pracuje około 5 tysięcy pracowników. Jest to 500 firm, które z dnia na dzień decyzjami minister klimatu i środowiska zostało postawionych w trudnej sytuacji. Te firmy funkcjonują, rozwijają gospodarkę naszego regionu, inwestują swoje pieniądze, zatrudniają pracowników i po raz kolejny w tych przedsiębiorców i w tych pracowników Ministerstwo Klimatu i Środowiska uderzyło. I ostatni argument to oczywiście dostępność drewna. Te drewno, proszę Państwa, jest wszędzie. Jest to materiał zwany materiałem przyszłości. Towarzyszy nam w każdej dziedzinie życia. W energetyce, w budownictwie. Proszę zwrócić uwagę, że to drewno jest wykorzystywane wszędzie. Każdy z nas posiada drewno w domu. Meble, drzwi, zabawki, instrumenty, sprzęt sportowy. Więc łącząc to wszystko, powstało nasze stanowisko i to stanowisko dzisiaj wpłynęło do biura sejmiku. Chcemy się tym stanowiskiem zająć na najbliższym posiedzeniu Sejmiku Województwa Podlaskiego i tak naprawdę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy za mieszkańcami, za firmami, za pracownikami, którzy w tej branży drzewnej pracują i czy chcemy ich wspierać. Bardzo dziękuję.
Dzień dobry, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, witam z Białegostoku. Tutaj odbyła się niedawno konferencja prasowa poświęcona tak naprawdę, no trzeba to chyba sobie powiedzieć wprost, zarzynaniu branży drzewnej. Ze mną jest radny Artur Kosicki i radny wojewódzki również Rafał Supiński. Pan były marszałek, no ja chyba dobrze tutaj użyłam tego sformułowania, że mowa już w tej chwili jest chyba o zarzynaniu albo już zarżnięciu branży drzewnej w województwie podlaskim poprzez to moratorium, które zostało wprowadzone decyzją minister Henik-Kloski w styczniu, przedłużone dalej do nie wiadomo kiedy, branża leży. Panie redaktor, słusznie pani to określiła. Tak jak już zostało powiedziane na konferencji prasowej, my jako radni Sejmiku Województwa Podlaskiego sprzeciwiamy się tej decyzji, bardzo szkodliwej przede wszystkim gospodarczo dla branży drzewnej, dla branż współpracujących z branżą drzewną. No tu szkoda, jaka może zaistnieć w naszej gospodarce, będzie bardzo moim zdaniem duża i trudna do odbudowania w przyszłości. Ale też, co jest bardzo istotne, to, że decyzja ta została podjęta pomimo głosu mieszkańców naszego regionu, bo wypowiedziało się ponad 13 tysięcy osób w sprawie tego moratorium, było przeciwko prawie 9 tysięcy osób, to pokazuje, że mieszkańcy naszego regionu po prostu nie chcą tego typu ograniczeń. To jest taka następna kwestia po Puszczy Białowieskiej, gdzie widzimy, że zapadają pewne decyzje w Warszawie w ramach rządu 13 grudnia bez liczenia się zdaniem, nawet bez wysłuchania argumentów naszych przedsiębiorców, naszych samorządowców, naszych mieszkańców przede wszystkim. Ja tutaj zwrócę się też do pana radnego, bo te konsultacje faktycznie się odbyły. Pierwsze, gdzie ludzie się wypowiedzieli, że nie chcą tego moratorium, więc odbyły się drugie konsultacje, gdzie ludzie jeszcze bardziej powiedzieli, że nie chcą moratorium, które ogranicza wycinkę drzew. I teraz Ministerstwo Klimatu mówi, że te jedne konsultacje, drugie konsultacje, to one nie były dobre. To znaczy tak, rzeczywiście, tak jak pani mówi, ministerstwo teraz twierdzi, że konsultacje nie są odwzorowaniem głosu społecznego. Dlaczego? No, zadajemy sobie proste pytanie, zresztą możemy znać już odpowiedź na to pytanie, dlatego że nie wyszły pomyśli ministerstwa, pokazały jasny głos społeczeństwa, pokazały jasny głos mieszkańców naszego regionu. Przypomnijmy jeszcze raz. Ponad 13 tysięcy mieszkańców regionu wzięło udział w tych konsultacjach. Prawie 8,5 tysiąca mieszkańców sprzeciwiło się temu moratorium. To mówi wprost, wymysły Ministerstwa Klimatu i Środowiska są nam niepotrzebne. My sami wiemy, jak mamy gospodarować. Firmy same wiedzą, jak mają funkcjonować. Leśnicy sami wiedzą, jak mają gospodarkę leśną prowadzić. Ale to, że leśnicy nie chwalą, że tak powiem delikatnie, obecnego resortu czy kierownictwa resortu klimatu i środowiska, tajemnicą nie jest. Może warto połączyć siły mieszkańców, radnych tutaj, waszej frakcji, z leśnikami. To znaczy, dlatego jest to stanowisko, w którym jasno sprzeciwiamy się obowiązywaniu moratorium. W argumentach, które przytaczamy, są konsultacje, ale też jest doświadczenie leśników. Są też aspekty ekonomiczne dla kraju i regionu, ale również jest to, czym jest drewno. Drodzy Państwo, no drewno jest wszechobecne, jest materiałem, który jest tam potrzebny, który jest wszędzie, jest w naszych domach, jest w naszych szkołach, jest wszechobecny w budownictwie, bez tego nie da się funkcjonować. Mało tego, moratorium, drewno też, nie wiem czy Państwo wiecie, już są gwoździe drewniane, żeby te budownictwo ekologiczne coraz bardziej rozwijać, prototypy samochodu, więc to drewno jest wszędzie, jest to jedyny ekologiczny i odnawialny materiał, który po prostu nie może być powstrzymany takimi wymysłami, które wprowadza Ministerstwo Klimatu i Środowiska. No, drewno najwyraźniej też ceni pani wiceminister Urszula Zielińska, w końcu w Białowieży wynajęła drewniany cały domek na swoje biuro poselskie. Ale panie marszałku, jeszcze tak, stanowisko macie przygotowane, będziecie chcieli no, przedyskutować to, czy też wprowadzić to do porządku obrad po to, żeby przedyskutować problemy branży drzewnej. No ale już raz to się nie udało. Tutaj no, jakby obecna koalicja większościowa, no, też 13 grudnia można powiedzieć, wywodząca się z tego samego nurtu, blokuje takie dyskusje. Co oni nie widzą, co się dzieje w województwie podlaskim, jak wygląda branża drzewna, jak wygląda stan przedsiębiorców? No, przedstawiciele tutaj zarządu województwa podlaskiego nawet nie wiedzą, jakie są argumenty i jakie przesłanki
zadecydowały o tym, że takie moratorium zostało wprowadzone. Po prostu nie są w stanie się przebić w regionie, a po drugie nawet nie chcą się przebijać w tych sprawach istotnych dla naszego województwa. I to jest smutne, bo widzimy taki proces zwijania naszego regionu i to jest bardzo dramatyczne dla mieszkańców, dla wszystkich nas, że województwo podlaskie no po prostu jest marginalizowane. Ja tu wielokrotnie o tym powtarzałem. Jeżeli chcemy porozmawiać, chcemy poznać argumenty, to sesja sejmiku jest najlepszym miejscem do tego, żebyśmy porozmawiali sobie na ten czy inny temat, ważny dla naszego regionu. W tamtej kadencji umieliśmy to zrobić. Umieliśmy się wznieść ponad podziałami. Umieliśmy podjąć wspaniałe decyzje, które później przekazywaliśmy, nawet krytyczne dla rządu i Prawa i Sprawiedliwości. Ale jednak potrafiliśmy to zrobić. Ten zarząd nie interesuje się sprawami naszego regionu, naszych mieszkańców. Nie jest chętny do żadnej debaty, do żadnej dyskusji. Jedyne, co potrafi zrobić, to tylko i wyłącznie nagrywać krótkie filmiki i promować jakąś swoją wirtualną, czasami mam takie wrażenie, rzeczywistość. Ze mną rozmawiał radny Artur Kosicki i radny Rafał Supiński, tutaj się radni Prawa i Sprawiedliwości z województwa podlaskiego. Ja proszę Państwa tylko dodam... A ja, szanowni państwo, mogę zachęcić i zaprosić państwa do tego, aby jeszcze chwilę pozostać z Republiką, bo wjedzie na naszą antenę Ekspres Republiki. A ja się na dzisiaj żegnam, życzę dobrego dnia, do zobaczenia.